Witam Państwa serdecznie. Dziękuję za zaproszenie od organizatorów. Zacznę od razu od zagadki, która mam nadzieję w jakiś sposób Państwa pobudzi do myślenia nie w sposób obrazkowy, ale algorytmiczny. I teraz moja zagadka to jest taka odnośnie koloru tej sukienki. I pytanie, które zaraz wzbudzi zainteresowanie, nie tylko kobiet. Jakie tutaj kolory widzimy? I teraz pytanie, czy to jest biało-złote? Ile osób? Pani tutaj, biało-złota, tutaj pani, biało-złota. A czy na przykład to jest niebiesko-czarna? Proszę bardzo, więcej osób. I teraz zaczyna być ciekawie, bo jak ja to pierwszy raz zobaczyłem, to mało się nie pobiłem z bratem, uznając, że chyba on jest nienormalny. Ale mamy tutaj dużo sprzeczność, prawda? Przejdźmy, rozwiążmy tę zagadkę. Generalnie to jest, patrząc na tutaj, zbliżając nitki, sprawdzając, jaka to jest sukienka, to jest niebiesko-brązowa. I po to to pokazuje to sukienkę, żeby pokazać Państwu, że to, co widzimy, często jest związane z tym, jak odbieramy otoczenie, nasze świadomość, jak sposób działania, która wcześniej była w jakiś sposób nam wpojona, my ten świat odbieramy. I patrząc na technologię blockchain w sposób obrazkowy, wydaje mi się, że mamy podejście takie jak do tej sukienki. Każdy widzi trochę inny kolor, a nikt się nie zagłębia dokładnie w te elementy każdej nitki, żeby zobaczyć, jaki to jest kolor z punktu widzenia prawdy, a nie tego, co mi się wydaje. Zacznę może od, żeby Państwu pokazać, gdzie jest ta prawda. Nie zacznę od newsów, które były kilka dni temu, czy kilkanaście, czy rok temu. Zacznę od końca XIX wieku, bo uważam, żeby poznać fundamenty blockchain, trzeba poznać nie w sposób obrazkowy, ale w sposób algorytmiczny i tak naprawdę podpowiedzi, czy to jest warto inwestować później, w co inwestować, są już w XIX wieku. Więc może przejdźmy do generalnie słowa rutyna. Rutyna nijak się ma z innowacyjnością, z startupami, ale z drugiej strony, jak na to popatrzymy metodologicznie, rutyna to daje nam jakieś podpowiedź odnośnie drogi, jak mamy coś robić. Czy tutaj blisko jesteśmy do modeli biznesowych, do tego, co nas w jakiś sposób daje, ukierunkowuje, daje kierunek do działania. W tym kierunku, odnośnie blockchain, najlepszym kierunkiem, moim zdaniem, popatrzenie na technologię, która zmieniła świat. Jedną z pierwszych technologii, która zmieniła świat, oprócz pary i silnika parowego pierwszej rewolucji przemysłowej, to był prąd. Ja szukając odpowiedzi, jak ten blockchain może zmienić świat, jakie mogą być problemy, czy blockchain, czy kryptowaluty i tak dalej, sprawdziłem, jak to było z prądem. W tej chwili używamy wszyscy, nie zastanawiamy się nawet, jaka jego była historia, ale to było bardzo interesujące z punktu widzenia, jak to wdrożyli na skalę masową. I zaraz później po kolei Państwu pokażę algorytmicznie, że to wszystko ma swoją ewolucję, a nie rewolucję. I można to popatrzeć na to z punktu widzenia tej ewolucji, na to, co teraz się dzieje i być może da nam to w jakiś sposób kierunek, a nie domniemanie do tego prognozowania, co będzie. Czyli moim zdaniem kiepskie jest rozwiązanie takie, że mi się wydaje, po prostu trzeba to algorytmicznie udowodnić. I na tym polega dobra strategia. Znamy tych dwóch panów. Jeden to jest Edison, drugi to jest Tesla. Edison to jest osoba, która zawodowo właściwie tworzyła różne wynalazki i chciała na tym zarobić. Tak działa przedsiębiorca. Tesla to jest osoba wizjoner, która chciała przede wszystkim coś stworzyć dobrego dla świata, a nieważne były pieniądze. Każdy wie, jak to się skończyło dla Tesli. Zmarł sam w hotelu, bez niczego właściwie, ale właściwie wynalazł XXI wiek. Wszystko, co teraz mamy, to jest właściwie zasługi Nikola Tesli.
komunikacja bezprzewodowa, radio. To wszystko było pokłosie tego, co Tesla chciał zrobić, czyli przesyłanie prądu bezkablowo na odległość. Popatrzmy na te wynalazki. No, jeden i drugi tutaj widać miał wkład do historii zmian gospodarczych, ale mnie interesuje jedno. Bo wiecie Państwo, że była sytuacja taka konkurencyjna między Teslą a Edisonem w postaci prądów, wojna prądów. Czyli ten prąd przemienny, który mamy w gniazdkach i jest 98% tego prądu jest wytwarzany obecnie i prąd stały, który mamy na przykład w telefonach. Wtedy jeszcze była sytuacja taka, że dwie standardy się kłóciły i konkurowały i trzeba było wprowadzić ten standard i wygrać bitwę biznesową. No i była niezła potyczka. To było ciekawe, jak wprowadzić technologię nową na skalę globalną. Jakie mogą być problemy? I moim zdaniem tutaj mamy odpowiedzi odnośnie technologii blockchain i kryptowalut, bo mamy też nową technologię. Jakie możemy mieć problemy? Jakie miał problemy Tesla? No, jego technologia była ciekawsza, bo czym się charakteryzuje prąd przemienny? No tym, że łatwo go przenosić na odległość, a prąd stały trudno, prawda? Znamy to. Dlatego prąd stały jest w komórkach, w telefonach komórkowych, w bateriach, ale prąd przemienny, widzimy linię wysokiego transferu energii i one między miastami sobie potrafią doprowadzić prąd. Technologia lepsza, ale na początku wcale nie było tak prosto się przebić. Kiedy Tesla się przebił ze swoim wynalazkiem, z prądem przemiennym i z upowszechnieniem tego prądu przemiennego? Wiecie Państwo kiedy? Nie wtedy, kiedy istniała jedna potrzeba, czyli oświetlenie ulic i doprowadzenie do tych ulic światła, czy też doprowadzenie energii do fabryk. Bo Edison wymyślił, że w każdej fabryce jest mała elektrownia. Tesla, że elektrownia gdzieś jest, ale jest nijak powiązana z przedsiębiorstwem, bo jest później dopiero przesył prądu i mamy prąd. Kiedy wygrał standard Tesli? Tu mamy odpowiedź z punktu widzenia Apple i BlackBerry, podpowiedź. Czemu wygrał Apple i iPhone z BlackBerry? Dlatego, że ładniejszy był telefon? Nie tylko. Dlatego, że był App Store. Rozumiemy to? A jak to zrobił Tesla? Silnik trójfazowy. Silnik trójfazowy to był początek użycia tego prądu. I teraz w głowie miejmy cały czas ten blockchain. I popatrzmy na ten jeszcze raz Apple i BlackBerry. Moim zdaniem kierunkiem dobrym, jeszcze podkreślę to jeszcze w dalszej prezentacji, jest to, żeby nie tylko pokazać technologię, która jest lepsza, ewentualnie kryptowaluty, które są domknięciem modelu biznesowego dla technologii, ale użyteczność tego poprzez wdrożenie. I musi być środowisko, żeby to zaiskrzyło. App Store, mamy środowisko, które wygrywa, jest konkurencyjne dla Androida. BlackBerry miał kiedyś swoje standardy. Sam pamiętam, kiedyś programowaliśmy dla aplikacji mobilne dla BlackBerry, dla Windows chyba też był w komórkach, jeszcze mieliśmy Androida i standard iOS, prawda? Więc tutaj to są te standardy, dopiero coś będzie używane, jeżeli to spróbujemy stworzyć z tego nie tylko wiedzę i technologię, ale sposób użycia i ekosystem, żeby później mogli się wszyscy łatwo dostosowywać do tego ekosystemu. O, i co teraz? Mam sprawdzić w trybie online. Windows. Ja właściwie tę prezentację przygotowywałem w Prezi, bo nie lubię reklamować Windowsa ani Microsoftu, ale tutaj jakoś wyszło, że nie można było i w PDF-ie muszę pokazywać. Jest. Mamy właściwie tutaj też pokazany pewien standard, bo tutaj posługujemy się też standardem Microsoftu. Więc widzicie Państwo, że te standardy funkcjonują. Przejdźmy dalej.
Przejdźmy do czasów nadal, koniec XIX wieku, Kodak. Bo teraz pomyślmy, jak przekształcić nową technologię w coś, co jest użyteczne w skali masowej. Kodak, znacie Państwo firmę, tak? Czym się specjalizowała? No, w takich kliszach. Mnie interesuje bardziej digitalizacja biznesu z punktu widzenia Kodaka, bo Kodak to jest firma, która w 1975 roku wynalazła aparat cyfrowy, a w 2012 zgłosiła wniosek o upadłość. I to mnie interesowało, jak nową technologię można przełożyć i popsuć biznes. Na początku myślałem, że ten Kodak po prostu przespał rewolucję cyfrową. Ale okazało się, że nie, że on dokładnie realizował swoją strategię i miał nawet niezłą kasę na to. Patenty, na przykład rejestracja obrazu, to co mamy w komórkach. Podgląd w trybie, załóżmy widzimy zdjęcie w komórce, to jest wynalazek Kodaka. Opatentował, sprzedał, dużo miał pieniędzy. Generalnie stosował sposób, jego strategia była digitalizacja, czyli przeniesienie tego, co było wcześniej analogowe, w sposób cyfrowy, czyli co miał analogowe. Drukowanie zdjęć, wcześniej było tym automatem takim, pan już wie o co chodzi, kiwa. Ja też korzystałem z fotografa, gdzie nawet było Kodaka papier, urządzenie. To przeniósł drukarka cyfrowa. Aparat analogowy, czy taki zwykły z kliszo, aparat cyfrowy. Jeden do jednego przeniósł. I klęska. I to jest też ciekawe, popatrzcie Państwo, odnośnie technologii blockchain i życia i biznesu obecnego. Przeniesienie jeden do jednego. I teraz pytanie, kiedy to się opłaca, a kiedy trzeba zmienić model biznesowy? Bo my wszyscy teraz wiemy, dlaczego jest Kodak popełnił klęskę. Dlaczego? No bo przecież jest Facebook, no bo jest Instagram, nie trzeba drukować niczego, jest ekosystem. Czyli nie jest gra jeden do wielu. Przejdźmy może do algorytmu najważniejszego, bo ja lubię posługiwać się, podobnie jak informatycy, nie prozą, nie, że dużo napiszę, po prostu jakimś wzorem. Bo wzór ma to do siebie, że jest aktualny wiecznie praktycznie, no, jak cyfra 2. Model Kodaka to był jeden do wielu. Jeden produkt sprzedać do wielu. W tej chwili mamy model wiele do wielu, end to end. Prawda? Czyli mamy ten element ekosystemu. To jest bardzo istotne. Z punktu widzenia wprowadzenia strategii jest pytanie, na ile poprawić coś, żeby lepiej działało, na ile zmienić system, jeżeli widzimy w perspektywie kilkudziesięciu lat, że może zmiana spowodować kolosalne zmiany w modelach biznesowych. Może tutaj nie będę się rozwodził, bo tutaj bym więcej powiedział odnośnie dźwigni wzrostu wartości obecnie, ale może przejdźmy do obecnych czasów, żeby później podsumować to wszystko z punktu widzenia takich elementów, które nas pewnie tutaj najbardziej interesują, na przykład czy blockchain, czy kryptowaluty, czy to i to na przykład. No to przejdźmy na początku do tego ekosystemu, który zaburza w ogóle sytuację rynkową. W tej chwili mamy nie ekonomię taką newtonowską, że obserwujemy, coś się poruszyło, to badamy, ale ja to nazywam ekonomię Faradaya, gdzie jest tak pole, które nie widzimy, a w tej ekonomii jest coś takiego jak ekonomia nadmiaru, czyli im więcej czegoś zużywamy i to jest niematerialne, tym większa z tego wartość jest, a im mniej zużywamy, tym mniejsza. To jest w ogóle zupełnie inna ekonomia tego, co uczą w uczelniach, bo w uczelniach uczą na przykład tego, że im bardziej używamy krzesło, to się niszczy i trzeba odpisać, prawda? To są koszty, prawda? Ale na przykład im więcej używamy wyszukiwarkę Google'a, to co? To się niszczy? No nie. Mamy inne prawa. A jak mniej używamy wyszukiwarki Google, to jest wartość jest taka sama? No, pan już wie, no przecież no, tu nie ma zysku w ogóle, nic. To jest inna ekonomia i to właściwie ekonomię mamy od niedawna. Dlatego to trzeba wziąć pod uwagę, ale popatrzmy teraz z punktu widzenia czasu. Ta ekonomia bazuje na innym pojmowaniu czasu. Mam tutaj kilka cytatów. Jeden z Matrixu, jeden z Gladiatora. Mi się bardzo podoba noblisty Eliota. Czas obecny, czas miniony. Obecne bodaj są zarazem w przyszłym czasie, a
Przyszłość zawiera się w czasie minionym. Czas nie jest sekwencyjny. Możemy z przeszłości tworzyć przyszłość. To jest właśnie element big data, sztucznej inteligencji, że możemy odgadywać przyszłość i w ogóle ta przyszłość jest elementem przeszłości. Odwrócenie w ogóle logiki czasu, gdzie możemy wydłużać czas i skracać. To jest logika myślenia gospodarki cyfrowej. Ale teraz przejdźmy, jak wartość z tego uzyskać. Mamy tutaj linię, model Pinkarego i linie równoległe. Równoległe znaczy, że się nie spotykają, prawda? Na przykład Facebook, Messenger. Pani na przykład już pisze coś tam do koleżanki, prawda? Jest komunikacja między koleżanką a panią. I to jest linia zupełnie równoległa między tym, co się dzieje w San Francisco, gdzie nastolatek pisze do swojej miłości życia, że tak powiem. Nie spotykają się w żaden sposób, nie ma tutaj żadnej relacji. A jak z tego wartość uzyskać? No właśnie mamy zakrzywienie czasoprzestrzeni, że tak powiem. To jest inny wymiar i ten wymiar to jest model biznesowy Facebooka. Na końcu jest punkt, gdzie się wszystko spotyka. Jak to się komercjalizuje? Na przykład na podstawie spersonalizowanych reklam. I wtedy Facebook wie, że jak do pani dotrzeć i można nawet dotrzeć do pani za 9 zł. Zacieśnimy odpowiednie grupy, miejsce, osobowość i tak dalej i dochodzimy do tej czarnej dziury. Ta czarna dziura to jest coś, co mało jest widoczne, ale wygląda właśnie jak z fizyki czarna dziura. Generalnie moim zdaniem analizując gospodarkę cyfrową, w szczególności też i blockchain, dużo rzeczy jest w fizyce. Ja nie będę teraz tutaj opisywał, o co chodzi w tej czarnej dziurze, bo chętnie bym to zrobił, chociażby dlatego, że jestem zwolennikiem różnych teorii, na przykład Hawkinsa, zmarłego ostatnio fizyka i lubię to pokazywać na procesach ekonomicznych, ale może pokażę prosto sposób językiem informatyków. Informatycy pewnie mają, znają ten wykres, to jest wprowadzenie do obliczeń równoległych, to jest wstęp do algorytmiki na pierwszych latach informatyki. Procesy poszczególne i mamy w jednym czasie, one się nakładają. Tak się programuje różne procesy równolegle. Procesory działają w sposób równoległy i dzięki temu są wydajniejsze. Tylko że tutaj widzimy jedną płaszczyznę tego czasu. Ale ta płaszczyzna może być taka, czyli to może być kostka czterowymiarowa. I to właśnie tutaj widzimy strategię, jak działać w gospodarce cyfrowej, że rzeczy się dzieją, jak się dzieją, bo dlatego, bo dzieją się równolegle na różnych etapach. I mamy taką sytuację, że w jednej płaszczyźnie widzimy poszczególne punkty, ale one trochę jak z teorią Faradaya tworzą coś, czego nie widzimy, na przykład prądu nie widzimy. I tworzą wartość w ten sposób, w taki sposób, że my widzimy dwa punkty, a tak naprawdę wszystko jest pod tym. Podobnie jak prądu nie widzimy. I tutaj właściwie możemy przejść przez model cyfrowego dyrygenta, żeby zrozumieć w ogóle skąd, po co, dlaczego ten blockchain jest potrzebny i że to nie jest coś nowego, to jest kontynuacja automatyzacji. Automatyzację mieliśmy już od początku pierwszej rewolucji przemysłowej, ale mnie interesuje z punktu widzenia najnowszych czasów big data i sztucznej inteligencji. Jeżeli nie mamy synchronizacji procesów równoległych, to mamy taką sytuację. Mamy procesy równoległe, ale nie ma melodii. Jest katastrofa. A jak to się synchronizuje? Przykład. Chcemy lecieć do Warszawy, z Warszawy do Meksyku na wakacje. To jest dobry przykład w zimę. Teraz już może tutaj nie najlepszy, ale lubię ten przykład w zimę podawać, bo jest cieplej w Meksyku. Co sprawdzamy? Poszczególne elementy. Od przeliczenia waluty i kupienia waluty po loty i tak dalej. Te wszystkie elementy, jak Państwo widzicie, właściwie mają jakieś aplikacje w życiu. Możemy po prostu ściągnąć. No nie wiem, kupić walutę, no to mamy jakiś startup, gdzie możemy szybko kupić walutę za dobrą cenę. Lot, no to oczywiście mamy aplikację do lotu.
co tam trzeba, hotel, no to jest tam, nie wiem, Trivago i tak dalej, booking.com, mamy aplikacje do tego poszczególne. I tutaj mamy automatyzację tych czynności. I właściwie to jest taka recepta, jak się tworzy startup. Tu mamy pierwszy element automatyzacji do poszczególnych etapów. Generalnie z tych aplikacji możemy to jest uzyskać takie, jak z klocków Lego, pewną miksturę. Tu mam podany przykład z biologii i rozkład wspólnych genów, bo tutaj widać to, jak to się wszystko się miesza. Podobnie jest z usługami. Właściwie możemy podzielić takich dyrygentów, co stymuluje tymi usługami na ręczny, czyli sami coś robimy, automatyczny, to na przykład te aplikacje, które wymieniłem, ale jest jeszcze cyfrowy. Cyfrowy to jest taki, który automatyzuje nie tylko ręcznego dyrygenta, ale tego automatycznego, czyli na przykład te aplikacje. Czyli załóżmy, mamy te aplikacje, ktoś pomyśli, a po co ktoś ma po kolei wyszukiwać, sprawdzać loty, kupować walutę, wynajmować samochód i hotele, jak może to inna aplikacja zrobić, prawda? No załóżmy, że mamy tego cyfrowego dyrygenta. Tylko ten cyfrowy dyrygent może być na tyle inteligentny, że może nawet nie kazać państwu wpisywać poleceń, tylko sam się domyśli, że państwo chce lecieć do Meksyku i da państwu ofertę najlepszą od razu z całym pakietem. I to jest kolejny etap automatyzacji. Patrząc na te epoki automatyzacji, mamy pierwszą, drugą. Mi ta trzecia bardziej interesuje, bo ona jest, dotyczy nie tylko tego, że maszyny zastępują nam siły mięśni, ale maszyny nam zastępują myślenie. Do tego stopnia, że przechodzą z roli asystenta do menadżera, czyli podejmują decyzje. To jest zaleta sztucznej inteligencji. W tej chwili to jest norma, żeby, no, dużo mam takich projektów, też jako ekspert zewnętrzny CBR-y oceniam i przyznaję pieniądze. Przyznaję pieniądze głównie na takie projekty, gdzie, no, powiem szczerze, no, eliminują miejsca pracy na przykład w bankach, bo zastępuje to algorytm. Czy też w indykacji, czy ubezpieczeniach. Algorytm zastępuje miejsca pracy człowieka. Nie to, że człowiek ma podejmować decyzję na podstawie tego, co algorytm wymyślił. Nie, po prostu algorytm sam podejmuje decyzję i człowiek ma nie przeszkadzać. To jest normalne w świecie finansów i automatycznego inwestowania. To przychodzi do kolejnej fazy w różnych sektorach gospodarki. Z tym wszystkim tutaj się wiąże właśnie ten element, który pokazałem wcześniej, wielowymiarowość. I tutaj znowu, proszę państwa, proszę sobie przypomnieć ten obrazek, jak patrzyliśmy na to obrazkowo, na zdjęcie, każdy widział faktycznie inny kolor. Ja widziałem biało-złoty, tutaj pani widziała czarno-niebieski, a prawda była taka, że jakiś brązowy, chyba z niebieskim czy z białym, już nie pamiętam. To taki był kolor tej sukienki. Wszystko właśnie polega na tym, że musimy się wgłębić w istotę, a istota jest naprawdę nie jest taka jak w ekonomii newtonowskiej, tylko trzeba po prostu patrzeć na te elementy wielowymiarowo z punktu widzenia właśnie wcześniejszych procesów, co państwu pokazywałem odnośnie automatyzacji. Czyli to nie jest jeden wymiar taki jak tutaj labirynt, ale bardziej właśnie przypominający kostkę czterowymiarową. On się wiąże i zwiększa się ta wielowymiarowość w związku z ilością danych, które generujemy. To jest energia. Wcześniej mieliśmy energię prąd. W obecnej epoce czwartej rewolucji przemysłowej naszą energią, która zmieni wszystko, to są dane. I tutaj mamy początek zmian i początek pytania odnośnie blockchainu i odnośnie błędów Kodaka. Wcześniej pokazałem państwu obrazek z Kodakiem, że w 2012 roku poniósł klęskę, bo zrobił, przeniósł stary swój sposób myślenia na nową technologię. Tak? I teraz popatrzmy, co on zrobił w tej chwili. W tej chwili wszedł w blockchain. To było dla mnie zaskakujące, bo o ile wcześniej mogliśmy śmiać się trochę z tego Kodaka, bo znaliśmy sytuację, jak następowała później, jak pięknie plajtował ten Kodak, to teraz pytanie, czy on dobrze zrobił, czy wszedł ten blockchain. Wszedł blockchain i chodzi o to, że on w ramach tego blockchainu chce zabezpieczyć prawa autorskie, coś na wzór polskiego ZX-u, tylko po swojemu zrobić. I to mamy jeden model. Ale popatrzcie, jak ja rozmawiałem ze studentami, to oni mówią, ale czekaj,
Panie doktorze, czy to nie jest znowu to samo, ten sam błąd? Przeniesienie tego, co było kiedyś, na nową technologię. Czy oni na tym wygrają? No i tutaj mamy, czy oni na tym wygrają? Tutaj mamy ciekawą dyskusję, bo wiecie, pewnie jeżeli ktoś inwestuje w kryptowaluty, to wie, że też jest startup poet. Czym się różni startup poet od tego, co zaproponował Kodak z ochroną praw autorskich? Tym się różni, że Kodak to zrobi w ramach swojej organizacji i na końcu on zyskuje jako organizacja, bo to jest, no, organizacja musi zarabiać, tak? A poet jak zarabia? To jest nowy model, właśnie tutaj jest zmiana. Jeżeli ktoś mówi o kryptowalutach i myśli tylko o spekulacji, to nie dostrzega jednego elementu, który jest bardzo istotny. Można stworzyć organizację, która nie ma na celu rozwoju przedsiębiorstwa, ale rozwoju potrzeby. Czyli można stworzyć na przykład Allegro bez prowizji. Kiedyś to było nie do pomyślenia, bo ktoś musi otrzymywać to Allegro. Albo Facebooka, gdzie za każdego lajka nam płacą. I za reklamy oczywiście też mogą być pieniądze. Domknięciem modelu właśnie takiego, żeby to się opłacało, są kryptowaluty. I teraz pytanie. Czy Kodak dobrze zrobił, że poszedł w blockchain w taki sposób, że udoskonalił swoje wcześniejsze procesy, czy znowu popełnił błąd w taki sposób, jak wcześniej to zrobił, tworząc aparat cyfrowy i plajtując, bo nie ma ekosystemu? I tu mamy naprawdę fajną zagadkę. Popatrzmy na tę zagadkę z punktu widzenia dwóch wymiarów. Po pierwsze, jednego. Załóżmy, że tak, że obecnie opłaca się ulepszać procesy, które istnieją, bo to jest mniejsze ryzyko, tak? Czy na przykład jest przelew bankowy, no to Ripple angażujemy system i robimy, Santander to robi, testuje przepływy międzybankowe, żeby były tańsze. To jest jeden element. A drugi element, na przykład zrobić bank bez banku. Bardzo ryzykowny, bo to jest coś nowego, zupełnie trzeba nauczyć. Pytanie, co wygra i w jakim czasie? Znowu mamy czynnik czasu. Bo jak Państwo zastanawiacie się jako osoby, które mądrze myślą odnośnie inwestowania pieniędzy, nie myślą spekulacyjnie, tylko myślą na 3-4 lata rzucić kilkaset milionów, no to jest bardzo istotne. Czas. Kiedy mi się to zwróci? Jeżeli druga technologia zwycięży, no to my stracimy kasę. I w tej chwili rozmawiamy o elementach, które wcześniej rozmawialiśmy o elementach historycznych, teraz rozmawiamy o najbardziej istotnych elementach, które mogą nas zabić nasz biznes, podobnie jak biznes Kodaka. I to są naprawdę bardzo interesujące tematy. I pytanie pierwsze, hipoteza. Pierwsza hipoteza, widziałem to u jednego profesora z Harvardu, że blockchain wejdzie na początku do rzeczy, elementów, które są już wykonywane, tylko blockchain będzie to robił lepiej. Czyli na przykład banki są, pomoże bankom w organizacji na przykład zmniejszenia kosztów transakcyjnych między na przykład przelewanie albo kontaktem z użytkownikiem. Czyli na przykład umowy na blockchainie i transakcje na blockchainie, ale nadal jest bank. I oni mówili tak, że to ma największe szanse, a ten element, który rozwala całkowicie system, raczej za 10 lat. Dlaczego oni uważali, że ten ekosystem będzie bardzo długo wymagał długiego czasu, żeby się rozrósł, żeby mógł zaskoczyć. Czyli coś jak z prądem, żeby prąd był masowy, to musi być sporo tych urządzeń, które później go ten standard wykorzystuje i wtedy on będzie standardem, bo jak nie, no to po prostu wszyscy będą wolić stare rozwiązania i ulepszono nowe technologie. To jest jedna hipoteza. Druga hipoteza jest taka, że może być tak, że te nowe modele szybko wejdą i o starych zapomnimy, bo będą lepsze, tańsze. Tutaj ten element kosztów transakcyjnych i wartości. Wartość będzie dla wszystkich. Czyli tak jak mówiłem o Allegro bez Allegro. Kryptowaluta tutaj zmienia sytuację, bo daje wartość i użytkownikom, i inwestorom, a inwestorem i właścicielem jest osoba, która ma walutę i się zmienia płynnie. Co wygra? Mamy już 3 minuty, więc to w 3 minuty pokażę. Popatrzmy na
na to hipotezę pierwszą. Hipoteza pierwsza mówi, że długi czas i rozważa to, argumentuje to hipotezę historią odnośnie internetu. No długi czas od maila do Facebooka trochę minęło. Ale popatrzmy, że te innowacje skracają się wraz z czasem. Pokazuje tutaj ten element, ten wykres, że Pokémon Go miał 19 dni na pozyskanie 50 milionów użytkowników, a Facebook 19 miesięcy. Ja się skłaniam właśnie do tej tezy, że ten model end-to-end będzie raczej częściej wykorzystany w związku z tym, że mamy sytuację inną niż początek internetu, że musimy czekać długo na ekosystem, ponieważ to jest jak z silnią. Silnia z 1, liczymy silnik z 2, ale jak silnia z 10, to korzystamy z silni z 9. I moim zdaniem tu jest to duże przyspieszenie. Oczywiście są szanse, są problemy. Problemy największe, tutaj moim zdaniem jest zasadniczy problem w rozprzestrzenieniu się ekosystemu blockchainu i kryptowalut i odpowiedzi, że kryptowaluty i blockchain, a nie albo blockchain, to jest problem państwa. Problem rozumienia, o co w tym wszystkim chodzi. Też i tutaj obecnie mamy sytuację odnośnie podatków. Widzimy, że mamy olbrzymi problem państwa, które nie rozumie, o co chodzi w kryptowalutach i podatkuje maksymalnie jak może. Mi się przypomina sytuacja, kiedy filmy były puszczone razem z orkiestrą. I później komunikat, że no, trzeba chyba opodatkować te kina, bo trzeba pieniądze mieć na te osoby, które grają w orkiestrze, prawda? I nie mogę teraz grać, bo jest film i jest dźwięk. I to jest, tutaj widać tę logikę państwa. I proszę, tym obrazkiem chcę zakończyć i państwu uzmysłowić, że łatwo krytykować państwo, że nie rozumie. Ale to jest logika ewolucyjna. Państwo ma przepisy i po prostu stosuje do tego, co było, do tej nowości, która jest teraz. I żeby przeskoczyć, to po prostu trzeba dużo zmienić nie tylko w swoim myśleniu i stworzyć startup, ale też trzeba zmienić w myśleniu regulatora. Dlatego uważam, że w tej chwili dużo powinno być działania związanego z edukowaniem, jak coś działa, z lobowaniem, przekazywaniem wiedzy, pokazywaniem wdrożeń i pokazywaniem korzyści dla społeczeństwa, bo one są olbrzymie. I jak mówimy tutaj, chciałem zakończyć tą myśl o jedno odnośnie kryptowaluty i blockchain, pokazanie Tesla Edison. Tesla skupił się mocno na ekosystemie i dlatego później firma Edisona zmieniła nazwę na General Electric, która przeszła też prąd przemienny, bo powstał ekosystem i różnych narzędzi, które włączały się w to wszystko, więc blockchain i kryptowaluty powinny działać razem, ale jest wiele problemów spekulacyjnych i niezrozumienia, o co chodzi, które niszczą w ogóle cały sens i korzyści i tak dalej związane z tym, z tą nową technologią. Jedno jest pewne, żyjemy w ciekawym świecie, moim zdaniem na równie ciekawym co XIX wiek i przełom, który zastartował w związku z technologią związaną z prądem, przesyłem prądu i wykorzystania prądu i to będzie działać wykładniczo. I konkluzja jest taka, żeby cokolwiek państwo robicie, skupić się z punktu widzenia ewolucyjnego, a nie obrazkowego. Nie drzewo, które spada jabłko i oceniamy, że spadło jabłko, ale teoria grawitacji. Dziękuję. I nie bójmy się zmian, pamiętajmy, że zmiany są dobre. Dziękujemy bardzo. To były fundamenty wartości technologii blockchain.